Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj chciałbym Wam pokazać kompozycję, która jest całkiem łatwa do złożenia w patchu 9.19, ale też bardzo fajnie działa. Jest to kompozycja 6 brawlerów oraz Jinx carry. Jeżeli macie 8 poziom, to dodajemy też kolejnego Gunslingera, żeby Jinx była bardzo mocna. Chciałem Wam pokazać, jak tą kompozycję prawidłowo grać, żeby ona osiągnęła sukces. Tak więc zaczynajmy od początku, jakich brawlerów tutaj należy wrzucić. Jeżeli chcemy zagrać 6, no to wiadomo, że musimy wrzucić wszystkich brawlerów. Można też zagrać odmianę, gdzie gracie czterech brawlerów, ale, ale raczej bym jej nie polecał. 6 brawlerów naprawdę daje Wam wystarczająco dużo frontlejnu żeby żeby sobie fajnie ta Jinx mogła tam pozabijać wszystkich. Z tyłu tutaj mamy jeszcze rexai gdzie ona jest? rexai już mamy 5 brawlerów, to jest ostatnim brawlerem. Vi oczywiście, że vai i tak powinno to wyglądać teraz, jeżeli chodzi o ustawienie. Co jeszcze powinniśmy mieć? Jinx powinniśmy mieć jako naszego głównego carry. Wiadomo, Jinx oraz Chugafa dostaniemy troszkę później, ale teraz gry są bardzo długie, naprawdę gry są niesamowicie długie. Tak więc, bijanie 7 albo 8 poziomu nie jest żadnym problemem i powinniście składać kompozycje, które są mocne w late game, czyli na 8, 9 poziomie, bo nie jest teraz ciężko ten poziom osiągnąć. Co powinniście zrobić, jeżeli macie już taką kompozycję? Na pewno chcecie mieć albo wszystkie postacie w rogu, to jest takie podstawowe w sumie ustawienie. Żeby mieć wszystkie postacie w rogu, i możecie dać jedną postać, która jest na najniższym poziomie, w przeciwnym rogu, żeby asesyni sobie tam skakali, a Jinx była tu całkiem bezpieczna. Inną opcją jest stawianie. Kompozycji w taki sposób, jeżeli dużo osób gra asesynów, to chcecie, żeby wasza Jinx była bezpieczna. Rozstawiacie dwie postacie w każdym rogu, i wtedy one będą skakały na Warwicka, na waj, a Jinx sobie tu może pozabijać dwie postacie, żeby się odpalić. Dlaczego kranka zawsze stawiamy obok Jinx? Chodzi tutaj o to, że Blitzcrank przyciąga najdalszy cel, czy to z lewej, czy to z prawej, zależy jak ktoś jest ustawiony, i wtedy, jeżeli on go podbije, to Jinx zaczyna targetować ten cel. Jinx bardzo szybko potrafi zabić jej pojedynczy cel i przeważnie osoby też w rogu stawiają słabe postacie, dlatego Jinx szybko zabije ten cel i będzie mogła się odpalić po raz pierwszy, czyli zwiększając swój atak speed. I wtedy może też szybciej zabić drugą postać, czyli odpalając te rakiety, które tak naprawdę zadają cały tutaj damage w tej kompozycji. Tak więc Blitzkranka zawsze trzymajcie obok Jinx, żeby ona się mogła odpalić. Jest to niesamowicie łatwa kompozycja do ogarnięcia. Teraz jeżeli chodzi o itemy, to co chcemy mieć? Tutaj jest kilka możliwości. Na pewno musimy mieć Giant Slayerów, czy tam Last Whisperów, nie wiem jak to się nazywa w krze. teraz aktualnie. Powinno się nazywać Giant Slayer. Tutaj dwa razy to dajemy, możemy dać nawet trzy razy. Możemy dać Ginso, możemy dać Rapid Fire Canona. Wszystkie itemki, możemy dać Hurricane'a, wszystkie itemki, które dają nam attack speed, bo um, chcemy włożyć na Jinx, ale Giant Slayer 1 musi być, 2 jest całkiem optymalnie, żeby mieć na Jinx, żeby ona robiła największy damage, bo wtedy ona bije po 10%. Maksymalnego zdrowia, tak więc nieważne, czy przeciwnik ma 6 Knightów, 6 Brawlerów, zawsze zabije ich tak samo szybko. Więc te dwie itemki naprawdę muszą być w tej kompozycji. Ale są też inne odmiany tej kompozycji, na przykład na Blitzkranka możemy zastakować Ionic Sparki, to też bardzo fajnie działa, bo wtedy e, Blitzkrank może kogoś przyciągnąć, a jak kogoś przyciąga, to ładuje im manę, wtedy oni się odpalają i on zadaje 375 obrażeń. 3 Ionic Sparki też kontrują Dravena, kontrują Knightów kontrują Akali, tak więc bardzo fajnie to też działa. Jeszcze jedną możliwością jest stakowanie kilku itemów na na Cho'gata, jeżeli już doszliście do takiego poziomu, na pewno Morello będzie fajnie działało. Guardian's Angel, Dragon's Claw, takiego typu itemy możecie wrzucić na Cho'gata. I to będzie bardzo fajnie działało, ale najważniejsze to są właśnie e, t, Giant Slayery na Jinx oraz Ionic Sparky na bliskranku. Obydwie te itemki biją true damage'em i osiągną największy możliwy damage. Przez to, że wasza kompozycja ma 6 brawlerów, czyli każdy dostaje 900 dodatkowego HP, one, te postacie nawet mogą być na pierwszym poziomie. Tak więc grajcie pod ekonomię, wbijajcie jak najwyższy poziom, żeby grać tą kompozycję poprawnie. I przez to też, że macie 6 sze brawlerów, to te Ionix Parki oraz ten Giant Slayer będą naprawdę dużo biły, jeżeli chodzi o e, bicie w czasie. E, to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o tą kompozycję. Jeszcze Wam pokażę e, mniej więcej z wykresu z mojej ostatniej gry, jak ja to rozegrałem. Ta aplikacja, którą teraz tutaj widzicie, to jest TF Tactics, tak jak tutaj jest napisane w lewym górnym rogu. Aktualnie mam niestety Mastera, troszkę mi się spadło, ale e, na pewno będę tutaj nadrabiał po tej przerwie, którą miałem. E, o co chodzi z tą aplikacją? Tutaj macie match recap, czyli historię waszej gry, możecie sobie zobaczyć, co graliście, jakie postacie mieliście, na jakim poziomie oraz e, kiedy wbijaliście level, ile mieliście zdrowia, ile mieliście wygranych oraz ile mieliście. Golda naprawdę bardzo fajna aplikacja, jeżeli chcecie sobie zobaczyć. Tutaj, moja Jinx w tym meczu, w którym zająłem pierwsze miejsce, zadała 67 tysięcy obrażeń. Blitzkranka miałem na trzecim poziomie, tak więc też zadawał bardzo dużo obrażeń. I o co, co tutaj Wam chciałem pokazać? Tutaj, bardzo chciałem Wam pokazać Golda w, na stage'u 3.2, 3.1 już miałem 40, 50 Golda, i praktycznie cały czas do wilków utrzymujemy. 50 Golda to jest bardzo ważne, żeby wpijać teraz szósty, siódmy poziom. E, tutaj możecie zobaczyć, że miałem na 4, 1, siódmy poziom, tak jak w sumie reszta graczy. Tutaj już bijełem ósmy poziom, i na ósmy się już zatrzymałem, bo w sumie nie potrzebowałem dziewiątego poziomu. E, jest to niepotrzebne w tej kompozycji aż tak, chyba że naprawdę możecie sobie wbić ten dziewiąty poziom i wrzucić postacie, e, które są mocne same w sobie, czyli takie jak jasuło na drugim poziomie. Tak więc pamiętajcie, żeby wbijać sobie jak największą ekonomię, żeby móc levelować do siódmego poziomu i wtedy znajdziecie te postacie z łatwością i możecie uzupełnić tą kompozycję, a przegrywając też na początku łatwo Wam będzie zebrać itemki takie jak Giant Slayer, żeby ta kompozycja miała sens, tak więc to była ta gra, którą chciałem Wam pokazać tutaj z, z perspektywy statystyk i jak ta kompozycja działa, tutaj możecie zobaczyć ile winów, czyli w sumie na szóstym poziomie no już zacząłem e, zwiększać sobie ilość winów w tej grze, tak więc naprawdę polecam serdecznie tą kompozycję. Warto jest znać kilka kompozycji, które są dobre w mecie, żebyście wiedzieli, co możecie zrobić z początkowych postaci, czyli jak dostaniecie dużo Warwicków, dużo Garenów, Mortekaiserów, to w co możecie iść, jakie są teraz dobre buildy w mecie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka i do usłyszenia.